Hej, hej, witam was wszystkich serdecznie w drugim odcinku Na Szlakach Historii. Zamek Okehampton został zbudowany tuż pod podboju przez Williama Zdobywcę w strategicznym miejscu, w którym przecinają się cztery główne drogi. Prawdopodobnie budowniczym był Baldwin de Beorn, który został mianowany szeryfem Deon. Zamek jest wymieniony w Domesday Book z 1086 roku. Prawdopodobnie więc powstał między 1081 a 1086 rokiem. Został przekazany rodzinie Godnay oraz High Godnay, późniejszego pierwszego hrabiego Devon, który odbudował twierdzę normandzką do obecnej formy około 1297 roku. Przez następne 240 lat Okehampton był główną rezydencją Godnays, która posiadała rozległe osiedla w całym powiecie. Ale w 1539 roku Henry Courtenay został skazany przez Henryka VIII pod zarzutem zdrady stanu. Zamek został opustoszony i popadł w ruinę. Dzisiaj zachował się tylko plan główny budowli i niektóre ściany. Obecnie znajduje się pod opieką English Heritage. Nawet dzisiaj co noc ruiny zamku są nawiedzone przez Lady Howard, trucicielkę swoich czterech mężów. Ze swojej posiadłości przemierza ona park Dartmoor aż do zamku w kalecie wykonanym z kości jej czterech mężów. Różnicą jest upiorna postać bez głowy i towarzyszy jej czarny pies z goleniącymi oczami. Co noc musi ona zbierać trawę z terenu zamku, po czym rozrzucać ją na własnej posiadłości. To na razie byłoby na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!